Witajcie poligamiści, z tej strony Paweł Winiarski, poligamia.pl. Jesteśmy we Francji na pokazie gry The Adventures of Tintin. Jesteśmy w zamku Cheverny we Francji. Jest to miejscówka, gdzie między innymi będzie rozgrywać się część przygody, którą Ubisoft ma zamiar nam zaserwować w nadchodzącym tytule. Jesteśmy już po pokazach. Gra wygląda coś podobnego. Jest to coś podobnego jak Shadow Complex. Przynajmniej takie było moje pierwsze skojarzenie. Jest to platformówka. O, przepraszam bardzo, tutaj są jakieś psy, które usilnie przeszkadzają nam w nakręceniu materiału. Swoją drogą przyznam szczerze, że nie widziałem nigdy tyle psów w jednym miejscu. Wracając do tematu, jesteśmy po odwiedzeniu wystawy Tintina. Znajduje się ona tutaj, nie wiem czy będzie dobrze widać. Bohater to książkowy, bohater to komiksowy. W grze wygląda naprawdę fajnie. Jeszcze zobaczmy tutaj przez chwilę, co się dzieje. Mamy chwilę wolnego, więc można coś nakręcić, można coś pooglądać. Zamek prezentuje się świetnie, co myślę doskonale widać. Pogoda niestety nie dopisuje. Co prawda i tak jest już lepiej niż rano, ale jak widać słońca raczej chyba dzisiaj nie będzie. Czyli podejrzewam, że niewiele się to różni od pogody, która jest w tej chwili w Polsce. Jak widzicie, jest tutaj ślicznie. W tym miejscu bardzo zadbane. Widać, że Francuzi przywiązują wagę do tego typu miejsc. Wszystko jest tak jak powinno. Wszystko jest odnowione, wyremontowane. Pokaz zresztą też odbywał się na sali, która wyglądała na wiekową, przystosowana oczywiście do samego pokazu. Były konsole, były rzutniki. Za chwilę po obiedzie będziemy mogli sprawdzić grę w akcji, między innymi tryb kooperacji, tryb przygody, podobnej do filmu, tryb challenge. Będzie można sprawdzić, jak gra prezentuje się przy użyciu kontrolera Kinect. No, przyznać trzeba, że zapowiada się całkiem ciekawa pozycja dla fanów platformówek, szczególnie takich bardziej baśniowych, bajkowych, zabawnych. Humoru tu jak widać nie brakuje. O proszę, tutaj mamy kolegę ze szwedzkiego Eurogamera. W takim razie do zobaczenia na pozostałych materiałach. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors,
Pozadu są to schody, które pojawią się w filmie, także coś ważnego. W klimatach Red Dead Redemption. Wracamy.